okazji Dnia Rodziny oraz Dnia Dziecka składam Państwu najserdeczniejsze życzenia czułości, miłości, wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa, które powinno istnieć w każdej rodzinie. Bardzo zawsze zależy mi na tym, aby wszelkie działania skierowane były nie tylko do odbiorców dorosłych. Dbamy o kulturę, dbamy o szkołę, dbamy o seniorów, dbamy też o bezpieczeństwo, budując drogi i chodniki. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby każdy mieszkaniec naszej gminy czuł się i w swojej rodzinie, i w naszej gminie zaopiekowany, bezpieczny i kochany. Witamy pięknie wszystkich mieszkańców gminy Zawonia, a witam Państwa show cyrkowy klaunów Ruperta i Riko. I z okazji Dnia Dziecka dzisiaj dla każdego malucha bardzo wiele prezentów i fantastycznej zabawy. 20 maja obchodzony jest Dzień Rodziny w gminie Zawonia. Oczywiście jest to impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Nie mogło zabraknąć biblioteki, która jest w jej strukturach. Tradycyjnie przygotowaliśmy kiermasz, książki używanej dla najmłodszych, ale myślę, że dorośli też znajdą cząstkę swoich wspomnień dziecinnych. Książki nie są drogie, bo po złotówce. Poza tym biblioteka przygotowała zabawę dla najmłodszych. Szkolimy na tajnych agentów. Podczas tej zabawy dzieci mają możliwość rozwiązywania zagadek, które są poukrywane na całym terenie, gdzie odbywa się to dzisiejsze wydarzenie. I już mamy pierwszych chętnych, którzy bawią się świetnie. Mam nadzieję, że ukończą szkolenie, za co zostaną nagrodzeni. Chciałam złożyć życzenia w imieniu swojej i bibliotekarki pani Elżbiety Michty. Życzenia uśmiechu na co dzień dla dzieciaków, radości, spełniania wszystkich marzeń, niezatapianych idei, a przede wszystkim uśmiechu. Kochane dzieci, z okazji waszego święta, w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, chciałabym wam złożyć najwspanialsze, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, zawsze wspaniałych przygód i przyjaciół.